Ulica Spokojna w Zielonej Górze. Problem parkingowy jak na każdym starym osiedlu. Właściciele aut oczywiście radzą sobie jak mogą, nie zawsze stosując się do przepisów o ruchu drogowym. Spokojna położona jest w bliskiej odległości szpitala, co z całą pewnością także ma wpływ na ilość aut, które pojawiają tu się również w ciągu dnia. Jak zdyscyplinować źle parkujących kierowców? Najlepiej telefonując na policję i zgłaszając ewentualne wykroczenie, co spowoduje interwencję funkcjonariuszy. Niestety, jak się okazuje, nie wszyscy wybierają takie rozwiązanie, a to może się skończyć tak, jak w przypadku nadgorliwej mieszkanki, która postanowiła sama wymierzyć kierowcom aut sprawiedliwość i w ten sposób narobiła sobie poważnych kłopotów. Kobieta zdecydowała się na dosyć taki, można powiedzieć, szokujący sposób, ponieważ widząc źle zaparkowane pojazdy, podniosła ostry kamień, po czym przerysowała trzy z tych pojazdów. Okazało się, że w ostatnim z nich zamontowana była kamera, która nagrała całą tą sytuację i dzięki temu osoba, która nam zgłosiła o tym, przekazała nam nagranie, policjanci zidentyfikowali kobietę, zatrzymali ją, przedstawili jej zarzuty uszkodzenia mienia. Przypomnę, że jest to przestępstwo. Kobieta będzie musiała nie dość, że pokryć straty, a straty wyniosły prawie 10 tysięcy złotych, to jeszcze dodatkowo zapłaci karę grzywny i będzie musiała pokryć koszty sądowe. Policjanci zdecydowanie odradzają tego rodzaju spontaniczne akcje parkingowe, zwłaszcza, że dyżurni dostępni są przez 24 godziny na dobę, między innymi pod wszystkim doskonale znanym alarmowym numerem telefonu 112. Aby zgłosić wykroczenie, na przykład nieprawidłowo parkujące samochody, trzeba zadzwonić pod numer 112 i poinformować o tym policję. Ewentualnie zachęcamy również do skorzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i taką informację możemy przekazać policji siedząc w domu. Wystarczy tylko wejść na stronę dowolnej jednostki policji, odszukać zakładkę z hasłem Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i tam możemy poinformować policję na przykład o tym, że w danym miejscu kierowcy nieprawidłowo parkują. Biorąc pod uwagę kłopoty, jakich narobiła sobie krewka 60-latka, możemy mieć pewność, że następnym razem, zanim wpadnie na taki pomysł, przynajmniej dwa razy się zastanowi.